dobry. Something for breakfast? Zobaczę. You improve your Polish all the time, I see. Day at a time. Ja dosyć polskiego. Tego nauczyłem. Jak dowiedziałem się, że coś chciałeś przemycić, pikałeś na bramkach. Bez mojego adwokata się nie odzywa. Nie możesz tak ucinać rozmowy, to nie o to chodzi. Tak. Zostały mi zadane pytania z kategorii ryzykowne, na które boję się sam odpowiadać, więc poczekamy na mojego prawnika. Na razie to widzę, że czekacie na wasz samolot, który już podleciał tutaj. Na pas startowy. To jest pierwszy samolot, proszę Darek spojrzeć. Chce wejść. Dariusza Airlines. Dariusz Airlines, samoloty, proszę bardzo. Piękny. Michał Kolenda zauważył bardzo dziwną rzecz. Nie ma przypadku. Która świadczy o tym, że żyjemy w symulacji. Stąd mi zawąt akurat pod naszym gate'em, na którym mamy zaraz wsiąść do samolotu. Pas startowy naszego nowego prototypu znajduje się na numerze 23. Pokażmy to. Takich przypadków w życiu nie ma. Szczególnie, że jesteśmy jeszcze w roku 23. Kuba, jak lot spędziłeś? Bardzo przyjemnie. Śpiąc. Bananki, mandarynki. Co Kuba w bufecie jest? Same zdrowe rzeczy. Oprócz jabłek i mandaryny. Brawo panowie. Brawo, brawo. Można to było zrobić 5 minut wcześniej. Stało, bo mam tu efekt końcowy. Nastąpiło po prostu usunięcie przeszkody drogowej. Siłą rąk i siłą nóg. Czyli drużynowo. Tak. Arms of the ball. One minute. Let's have two dribbles drive. Pass to your teammate. We're looking for the next spot. Jerry. You can count it in Polish. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, pięć. Co tu Kupa Polska. Co? Brawo. What did you learn from Blacha today in Polish? I already forgot. Kocham Polska. Chcę tu zostać. Ekipa Legii kupuje właśnie suwenirsy. Tak. Czego szukamy, powiedz? Szukamy pięknych magnesów na lodówkę. Na lodówkę. Mhm. Może nawet nadadzą się na lodówkę w biurze. To się przyda do biura. To do biura na 100%. Tylko tak, żeby bez twarzy, dobra? Jakby tutaj możesz nas oglądać. Widziałeś, że mnie kość twarzą nagra? Kolenda. Rumuńskie tradycyjne stroje. Proszę, pokaż, zaprezentuj. Wyglądałabyś pięknie w regionalnym zespole ludowym. Też tak uważam. Odległości do różnych miejsc na świecie. Tu jutro będziemy. 224 km w prostej linii tu.
Hey guys, we have some Romanian food. Let's try and say what you think about it, what it reminds you. Maybe some similar from home, or maybe not. You have to try this one. Right? How does it look like for you? Like... To jest dobre, ale trochę suche. To. To się nazywa kozanuk. Suche. To jest pęty. Okay. Great, what about this? What about this bread? It's like a pancake. Pancake? But what's inside? Okay. I don't know. It might be rice. Potatoes. Potato? Oh my god. Nice. Not bad. I'm not sure if I remember it right, but placinta? Placinta? Yeah. Bread with... placinta. Placinta. A to? Romanian chocolate bar. Not good? Not good. I like chocolate. But it's the biggest one. The best at the end. Yeah, yeah. It's michi. It's just like kielbasa. No. Like kebab. Yeah. Wiesz, jak to się nazywa u nas? U nas to jest mortadella. Albo mortadella. What is that? Z tych wszystkich mam numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. Czyli... For you? 1, 2, 3, 4.